Nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że posiadanie motywacji do działania jest kluczem, który otwiera drzwi do szczęścia. Ale pewnie zastanawialiście się, dlaczego niektórzy mają bardzo dużo motywacji do działania, wręcz tryskają energią, jeszcze inni są ociężali, a ich ulubionym zajęciem jest leżakowanie w każdej formie. Postaram się przybliżyć Wam ten temat, może znajdziecie odpowiedź na nurtujące Was pytanie. Według mnie to trochę niesprawiedliwe. Też tak uważacie? Ci zmotywowani, pełni energii, z moich obserwacji szybciej osiągają swoje cele. Natomiast ci drudzy, zanim nabiorą ochoty na podjęcie kroku, szansa niejednokrotnie ucieka im sprzed nosa. Specjaliści z dziedziny psychologii i motywacji wskazują na różne czynniki, które mogą przyczyniać się do różnic w poziomie motywacji między ludźmi. Jest kilka teorii i wniosków ekspertów. Teoria potrzeb Abrahama Maslowa. Według tej teorii ludzie mają hierarchicznie uporządkowane potrzeby, które muszą być zaspokojone w odpowiedniej kolejności. Osoby z wysokim poziomem motywacji zazwyczaj te potrzeby podstawowe mają już zaspokojone, takie jak bezpieczeństwo i miłość, co pozwala im skupić się na wyższych potrzebach, takich jak samorealizacja. Następnie mamy teorię samodeterminacji Desi i Ryana. Ta teoria sugeruje, że motywacja zależy od trzech głównych czynników. Poczucia autonomii, możliwość podejmowania decyzji i kontroli nad własnym działaniem, poczucia kompetencji, wiara we własne umiejętności i poczucia powiązania, związki społeczne i wsparcie społeczne. Osoby, które doświadczają tych trzech czynników, często wykazują większą motywację. Kolejne to teoria oczekiwań Victoria Vrooma. Ta teoria skupia się na relacji między oczekiwaniami człowieka, wartością danego celu i oczekiwanym wynagrodzeniem. Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na poziom motywacji, są indywidualne cechy osobowości. Wytrwałość, skłonność do ryzyka, perfekcjonizm czy poziom neurotyczności mogą wpływać na poziom motywacji. Na przykład osoby wytrwałe i zdeterminowane mają tendencję do wykazywania większej motywacji do osiągnięcia celu. Możemy również zapomnieć o bardzo ważnym aspekcie, czyli doświadczenia. Poprzednie doświadczenia, sukcesy i edukacja mogą mieć ogromny wpływ na poziom motywacji. Osoby, które osiągnęły sukcesy w przyszłości lub otrzymały odpowiednie wsparcie i edukację, mogą mieć więcej motywacji do działania. A teraz wróćmy do naszej codzienności. Mam coś dla osób, które mają bardzo niski poziom motywacji. Jest to kilka sposobów, które pomogą Wam na początek zmienić Waszą sytuację i ruszyć z miejsca. Pierwsze to technika 5 minut. Obiecajcie sobie, że będziecie działać tylko przez 5 minut. Czasami trudno jest zacząć, ale jeśli zobaczycie, że to tylko 5 minut, łatwiej będzie Wam podjąć działanie. Często, gdy już się zacznie, łatwiej jest kontynuować. Wykorzystajcie efekt domina. Znajdźcie jedną małą rzecz, którą możecie zrobić teraz, która wywoła efekt domina i prowadzi do innych działań. Na przykład, jeśli chcecie napisać książkę, zacznijcie od napisania jednego akapitu. To może doprowadzić do napisania kolejnego i kolejnego. Na przykład, jeśli nie możecie się zmotywować, żeby biegać, zacznijcie od spacerów. Chcecie mieć ładne ciało, ale nie chce Wam się ćwiczyć? Poświęćcie 5 minut na ćwiczenia codziennie. Lepsze to niż nic. Stwórzcie przed sobą wyzwanie. Postawcie przed sobą wyzwanie, które powolutku wyprowadzi Was ze strefy komfortu. To może być zrobienie jednej nowej rzeczy każdego dnia. Malutkiej, ale nowej. Znajdźcie inspirujące źródło. Poszukajcie inspiracji w postaci książek, artykułów, filmów, podcastów lub rozmów z osobami, które osiągnęły sukces w dziedzinie, która Was interesuje. Przeczytajcie historie innych ludzi, którzy pokonali trudności i osiągnęli swoje cele. To może dać Wam dodatkową motywację i perspektywę. Każdego z nas motywuje coś innego. Wyznajcie swoją motywację wewnętrzną, która będzie ładowała Was pozytywną energią. Zapraszam do mojego darmowego e-booka i innych materiałów, które są poniżej.